No, na rynku Starego Miasta, proszę Państwa, znowuż wernisaż na Starówce dzisiaj. Także zapraszamy też do muzyki, muzykować, proszę Państwa. Tak. No bo nie ma tutaj Anglo-Ameryki Białystok, ani prawosławnych. Kowboj jest. Właśnie, proszę Państwa. No widzisz, Tadzio Akwajdzie. No, ale jak ciepło, proszę Państwa, bo w Warszawie jest tak zimno, prawie jak gdzieś na Syberii, czy w Moskwie, czy w Białymstoku. Tak zimno tu w Warszawie jest. No i tym, proszę Państwa, tym dziadom katolickim, mazowieckim Warszawa, to trzeba dać i prosić. Oni są i co? I no. Że piękne, piękne Państwo, zobaczmy. To jest może ta artystka. Ale zacznijmy przy otwarciu, proszę Państwa. Zobaczymy przy otwarciu zaraz, proszę Państwa, bo tak ogólnie to cygano, że dać adekwaty katolickie z tego miasta Warszawy nie posiedli jeszcze tej kultury, bo Biblii tu się nie czyta. W Ameryce tak, prezydent rękę na Biblii kładzie, a tutaj w tej katolickiej Polsce, a proszę Państwa, ksiądz katolicki, no jako ten biblijny faryzeusz, rękę najwyżej na dupie Maryni kładzie. Kolory takie troszeczkę niby całun turyński. Tak, niczym całun turyński, Państwo zobaczą. To będzie Bartosz Kokosiński. Kokosiński, Bartosz Kokosiński. No jak Tadziu, ci się podoba? Takie troszeczkę, wiesz, związki prosto. Tak, za brudne. Za brudne, żeby, proszę się nie dotykać. No wiesz, Warszawa to jest jedną wielką wiochą, tak. Tak, tu trzeba dać i prosić jeszcze, wiesz. Nawet na podłodze. Może tak ma być, wiesz. Ściany puste, właśnie. Ściany puste. Może tak ma być. Może nie mogli wbić tutaj jakiegoś haka? Tak. Może nie mogli wbić jakiegoś haka. Katolickie klimaty. Mówię, że są to katolickie klimaty. Tak, proszę Państwa, takie klimaty są warszawskie. Właśnie jest niedorobione. No. Takie ten trupie czaszki. Państwo zobaczą. No to tylko jechać do Białegostoku stąd z katolickiej Warszawy do Białegostoku i do Puszczy Białowieskiej. To może tam jeszcze jelenie na żywo nawet można zobaczyć. A tutaj to wszystko takie manipulacyjne, czyli pic na wodę, fotomontaż. Zapraszamy Państwu, żeby się Państwo nadziali na te rogi. No. Taki zostanie z Was to. Tam w panoramie będzie większość, bo tam, wiesz, więcej atrakcji. Za szybką, wiesz, w galerii pięknej, no, bardzo ładnie. Oj, przedostatnio mi się jakoś tak było tam w tej panoramie, wiesz. Ostatnio nie. Typowych motywów malarskich, jak Matka Natura,
kwalitatywny. Powstały inne z tego cyklu, jak powstający pejzaż, czy scenę religijną. Tutaj jest projekcja zdjęć, które stanowią rodzaj takiego szkicownika. Najczęściej wykonuję je telefonem komórkowym. Często niektóre kadry są dla mnie właściwie już gotowym obrazem, można było je tylko przemalować. Niektóre inspirują do tych działań bardziej abstrakcyjnych. Niektóre po prostu są w jakiś sposób, nie wiem, zabawne, czy zauważają jakieś zaskakujące dla mnie fragmenty rzeczywistości. Tutaj też tutaj do tej pracy zachęcam przyglądania się pod różnymi kątami i szukania czegoś, co podglądając możemy tam znaleźć. Jeszcze jest druga sala, taka bardziej abstrakcyjna i może powiem o tym czarnym rysunku, który jest z tego cyklu względnych obrazów. Chodziło mi o pozbawienie właśnie pracy wizerunku, przedstawienia. Jest takie nawiązanie właśnie takiej, nie wiem, spalonej fotografii, czy takiego przemęczonego materiału, czy właśnie mówiłem, spalonego, zmęczonego, to jest nas czarny i zamazuje to odniesienie do rzeczywistości. Jeszcze raz dziękuję za przybycie, dziękuję też za zaproszenie do galerii. Chociaż ciągle nie smuci sytuacja właśnie polskich artystów, że muszą w publicznych instytucjach na przykład płacić za transport, bo było miejsce w tym przypadku, że musimy sam odkrywać te koszty. Także szkoda, że miasto nie ma takie organizacyjne sprawy. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś się zmieni. Dziękuję bardzo. A co ci ten dziad powiedział, ten Jaśka? No że to nie restauracja. A ja mówię do niego tak. Inwigilacja i reglamentacja. Nie wiedziałeś, że to jest inwigilacja? Ja tak powiedziałem. I reglamentacja? Inwigilacja. Który podnosi kieliszek. Aha. Czyli że Tadzia się już wypowiedział, tam Ulę zapraszał. Także Ula już dzisiaj też idź, już wina nie dostaniesz. Nie zawsze jest wina, nie ma co zastanawiać. Także dzisiaj mamy, proszę Państwa, na już 2 października, wrzesień, październik 2013 roku, proszę Państwa. Już do operacji się zbliżamy. No to tu w tej katolickiej Warszawie, przecież tu nie Białystok, Akademia Medyczna.